dzisiejszych czasach wszyscy chcą studiować informatykę. Ale tak naprawdę warto skoncentrować się też na tym, co wykonuje polecenia systemów informatycznych. Mechanika, robotyka, materiałoznawstwo, to wszystko odpowiedzi są na Wydziale Mechanicznym Technologicznym. Tam jest przyszłość. Cóż mogę powiedzieć, no zachęcam do tego, aby zarówno ci, którzy zastanawiają się, co wybrać w swojej przyszłości, w karierze zawodowej, edukacji, to ja mogę z dwiema rękami i z całym przekonaniem powiedzieć, że Wydział Mechaniczno-Technologiczny to jest dobry kierunek. Firma Michael, która od 40 lat działa w branży motoryzacyjnej i metalowej, posiada bardzo wielu inżynierów z tego wydziału. Na dzień dzisiejszy w naszej firmie pracuje kilkunastu inżynierów po Wydziale Mechanicznym Technologicznym po różnych kierunkach. Myślę, że ten wydział trzeba szczególnie polecić wszystkim, którzy chcą w przyszłości pracować w przemyśle i którzy chcą projektować ciekawe maszyny, urządzenia, a nawet samochody i samoloty. Witam na Wydziale Mechanicznym Technologicznym, jednym z czterech najstarszych wydziałów Politechniki Śląskiej. Nazywam się Anna Timofiejczuk, jestem dziekanem wydziału. Na Wydziale Mechanicznym Technologicznym prowadzonych jest obecnie 6, a w zasadzie 7 kierunków studiów. Pierwszy, najstarszy kierunek z bardzo bogatymi tradycjami to mechanika i budowa maszyn, która prowadzona jest obecnie w 3 odmianach. Mechanika i budowa maszyn, profil ogólnoakademicki, to kierunek, którego program od tego roku akademickiego jest bardzo mocno zmieniony. Oprócz zajęć zblokowanych merytorycznie i organizacyjnie, w programie znalazło się bardzo wiele zajęć prowadzonych w trybie projektowym oraz zajęć, które prowadzone są przez naszych partnerów przemysłowych. Mechanika i budowa maszyn, studia dualne, to studia, podczas których prawie 50% czasu studenci spędzają w firmach partnerskich, odbywając staże. I wreszcie Mechanical Engineering to mechanika i budowa maszyn, której program został przygotowany dla wszystkich studentów, którzy chcą studiować w języku angielskim. Oprócz tego kierunku prowadzimy jeszcze automatykę i robotykę przemysłową, mechatronikę przemysłową, inżynierię produkcji i zarządzania oraz inżynierię i technologie materiałowe. Każdy z tych kierunków objęty został patronatem kilku firm z otoczenia społeczno-gospodarczego i każdy program, który od tego roku jest bardzo mocno zmodernizowany, został opiniowany przez naszych partnerów przemysłowych. Zapraszamy do studiowania w Politechnice Śląskiej na Wydziale Mechanicznym i Technologicznym. Nasze kierunki zapewniają dobre przygotowanie do startu w życie zawodowe. Dzień dobry Państwu, nazywam się Damian Gąsiorek, jestem prodziekanem do spraw współpracy i rozwoju na Wydziale Mechanicznym i Technologicznym Politechniki Śląskiej. Dzisiaj porozmawiamy sobie w kierunku mechatronika przemysłowa. Mechatronika przemysłowa to bardzo nowoczesny, interdyscyplinarny kierunek studiów, który już na pierwszym stopniu studiów ma 3 ścieżki kształcenia. Jedna ścieżka związana jest z napędami, z układami napędowymi, druga ścieżka z projektowaniem i wytwarzaniem robotów mobilnych, a trzecia ścieżka dyplomowania wszelkiego
rodzaju symulacjami. Jeżeli interesuje Cię możliwość wykonywania konstrukcji, które zaopatrzone są od razu w napędy, w sterowanie, a przy okazji w nowoczesne aplikacje z wykorzystaniem na przykład technologii internetu rzeczy, na pewno powinieneś przyjść na kierunek mechatronika. Mechatronika przemysłowa to kierunek dla każdego, kto chciałby projektować nowoczesne maszyny, nowoczesne układy z napędami, ze sterowaniem. To wszystko czeka na Ciebie u nas na kierunku mechatronika przemysłowa. Zapraszam na studia na Wydziale Mechanicznym i Technologicznym, Damian Kąsiorek. Jaki jest najbardziej znany kierunek na Wydziale Mechanicznym Technologicznym i najstarszy przy okazji? Tak, tak, mechanika i budowa maszyn. Jeżeli myślisz, że stać się na to, żeby, czy chciałbyś projektować, konstruować świetne maszyny, zapraszam na kierunek mechanika i budowa maszyn. Dwie ścieżki dyplomowania już na pierwszym stopniu studiów. Jedna właśnie związana z konstruowaniem i projektowaniem, a druga związana z procesami technologicznymi. 3,5 semestrów, ogrom wiedzy, ale wiedzy, która jest świetnie ułożona, zaplanowana tak, żebyś odnalazł się w pracy zawodowej. Zapraszam na kierunek mechanika i budowa maszyn. Najstarszy kierunek na Wydziale Mechanicznym Technologicznym. Mechanika i budowa maszyn. Polecam serdecznie, Damian Kąsiorek. Na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej. Chciałem zarekomendować Państwu studia na Politechnice Śląskiej, a w szczególności kierunki prowadzone przy Wydziale Mechanicznym Technologicznym. Jednym z takich kierunków jest kierunek Inżynieria Produkcji i Zarządzania. Jest to bardzo nowoczesny kierunek, jednak wywodzący się z kierunku o wieloletniej tradycji i bardzo podobnie brzmiącej nazwy. Natomiast już od jesieni tego roku będą mogli Państwo się rekrutować na kierunek, który został mocno zmodernizowany. Jego program został utworzony we współpracy z przemysłem. W ramach studiów pierwszego stopnia na kierunku Inżynieria Produkcji i Zarządzania można wybrać jedną z dwóch ścieżek dyplomowania i wyspecjalizować się w zakresie zarządzania procesami wytwórczymi bądź też inżynierii przemysłowej. Natomiast na drugim stopniu studiów oferujemy Państwu dwie specjalności studiów. Pierwsza z nich to organizacja, doskonalenie i informatyzacja produkcji. Natomiast druga to jakość, środowisko i bezpieczeństwo pracy. Absolwent kierunku Inżynieria Produkcji i Zarządzania zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie rozwiązywania złożonych zadań inżynierskich dotyczących projektowania, organizacji i sterowania procesami produkcyjnymi, a także organizowania i kontroli procesu produkcyjnego, zastosowania narzędzi wspomagania komputerowego w projektowaniu procesów produkcyjnych i sterowaniu wytwarzaniem, sterowania jakością i zapewnienia bezpieczeństwa pracy, a także projektowania i konstruowania elementów wybranej klasy maszyn oraz opracowywania technologii ich wytwarzania. Myślę, że są to zagadnienia bardzo interesujące i pozwalają na zdobycie bardzo ciekawej i pełnej wyzwań pracy zawodowej.
kolejny kierunek, który chcemy Państwu zaoferować jako Wydział Mechaniczny i Technologiczny i można powiedzieć, że jest to jeden z naszych flagowych kierunków. Wybierając ten kierunek studiów, przede wszystkim będziecie mogli Państwo skorzystać z bardzo bogatej bazy laboratoryjnej, wyposażonej w najbardziej nowoczesny sprzęt z zakresu automatyki i robotyki przemysłowej. Laboratoria wyposażone zostały we współpracy z przemysłem, więc spotkacie Państwo w nich dokładnie taki sam sprzęt, na jakim będziecie w przyszłości pracowali jako automatycy czy robotycy. Ścieżki dyplomowania, które oferujemy na pierwszym stopniu studiów, to automatyka przemysłowa i robotyka przemysłowa. W pierwszym przypadku ta ścieżka skierowana jest dla osób zainteresowanych nowoczesnymi rozwiązaniami automatyki przemysłowej, systemami pomiarowo-kontrolnymi stosowanymi w wytwarzaniu, projektowaniem układu automatyki przemysłowej, przemysłowymi sieciami informatycznymi, programowaniem sterowników PLC i tym podobnymi zagadnieniami. Natomiast ścieżka dyplomowania robotyka przemysłowa skierowana jest dla osób zainteresowanych robotyzacją procesów produkcyjnych, projektowaniem przemysłowych systemów zrobotyzowanych, oprzyrzędowania robotów, zainteresowanych metodami modelowania otoczenia robotów, komputerowego wspomagania prac inżynierskich, programowaniem online i offline robotów przemysłowych. Myślę więc, że kierunek jest bardzo atrakcyjny dla osób zainteresowanych automatyzacją i robotyzacją przemysłu. Dzień dobry, nazywam się Wojciech Sitek, jestem prodziekanem na Wydziale Mechanicznym Technologicznym. Chciałbym Państwa zaprosić do studiowania na kierunku Inżynieria i Technologie Materiałów. To nowa propozycja studiów, które będą uruchomione od października 2021 roku. Kierunek Inżynieria i Technologie Materiałowe jest propozycją dla wszystkich tych, którzy chcą poznać i nauczyć się, jak projektować, wytwarzać i kształtować nowoczesne materiały i jak je stosować do tego technologie. Technologie zarówno dla tych bardzo klasycznych materiałów, jak stale czy stopy metali lekkich, stosowane w motoryzacji czy budowie maszyn, jak i materiały kompozytowe i polimerowe, stosowane na przykład w lotnictwie czy kosmonautyce. W kierunku Inżynieria i Technologie Materiałowe poznacie Państwo również bardzo subtelne materiały stosowane w instalacjach energii odnawialnych, takich jak na przykład ogniwa fotowoltaiczne, aż w końcu po materiały stosowane w medycynie, na przykład w implantologii czy stomatologii. Studia na kierunku Inżynieria i Technologie Materiałowe to w końcu propozycja dla tych, którzy mają sobie duszę badacza i chcieliby poznać najnowocześniejsze metody badań materiałów, w tym ich budowy i struktury, i to na poziomie pojedynczych atomów. Podczas studiów będziecie Państwo mieli możliwość wyboru jednej ze ścieżek kształcenia. Inżynieria materiałów funkcjonalnych, inżynieria powierzchni i technologie spawalnicze oraz inżynieria biomateriałów. Serdecznie zapraszam do studiowania na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej, w tym na kierunku Inżynieria i Technologie Materiałowe. Ten kierunek studiów to oferta skierowana dla tych wszystkich, którzy chcą łączyć studiowanie z możliwością pracy zawodowej i doskonalenia umiejętności praktycznych już podczas studiów.
Kierunek studiów mechanika i budowa maszyn, studia dualne, oferuje wybór jednej ze ścieżek kształcenia, jakie przewidziano w programie, konstrukcyjno-projektowej lub technologiczno-materiałowej. Podczas studiów będziecie Państwo mieli możliwość poznania m.in. zarówno metod projektowania i konstruowania maszyn, w tym nowoczesnych metod komputerowych, jak i technologii wytwarzania konstrukcji i ich elementów, w tym np. robotów czy elementów konstrukcji lotniczej. Na kierunku mechanika i budowa maszyn studia dualne czas studiów jest podzielony w połowie na okres zdobywania wiedzy w murach wydziału i czas, kiedy zdobywacie Państwo umiejętności praktyczne, pracując zawodowo w wybranym przez siebie zakładzie przemysłowym. Niezaprzeczalnym atutem takiej formy studiowania jest nasza długoletnia i bardzo szeroka współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym ze znaczącymi podmiotami życia gospodarczego, takimi jak Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, zrzeszająca kilkaset firm z praktycznie wszystkich branż przemysłu, czy klastry branżowe, jak klaster automotive, czy klaster firm lotniczych. Z wieloma z tych firm mamy podpisane umowy patronackie lub inne umowy, które pozwolą Państwu na podjęcie pracy lub realizację płatnych staży w tych firmach podczas studiów. Zachęcam jeszcze raz do wyboru kierunku mechanika i budowa maszyn, studia dualne, i do zapoznania się z pełną informacją na temat tego kierunku dostępną na naszych stronach. Kończyłem liceum ogólnokształcące i no, często po liceum wiele osób zastanawia się, czy da sobie radę na studiach technicznych. Ja też miałem taką obawę, ale postanowiłem spróbować i wybrałem Wydział Mechaniczno-Technologiczny, głównie ze względu na bogatą współpracę z przemysłem. Do Wydziału Mechanicznego Technologicznego przekonali mnie moi starsi koledzy, którzy tutaj studiowali i bardzo sobie chwalili zajęcia, na których spotykali się z dużą ilością rzeczywistych obiektów, a nie tylko z zajęciami teoretycznymi. Ja od dłuższego czasu chciałem pracować w branży motoryzacyjnej, a Wydział Mechaniczno-Technologiczny był najszybszą drogą, żeby to osiągnąć. Studia na Wydziale Mechanicznym Technologicznym to nie tylko nauka, która oczywiście jest bardzo ważna, ale także studenckie życie, czyli imprezy, spotkania ze znajomymi. Ze studiowania najlepiej wspominam właśnie te spotkania, przerwy między zajęciami, na których razem ze znajomymi siedzieliśmy na studenckiej jadalni i rozmawialiśmy, graliśmy w planszówki i przygotowywaliśmy się do zajęć. Wydział Mechaniczno-Technologiczny oferuje także bogatą i szeroką gamę studenckich kół naukowych. Sama miałam możliwość brać udział w pracach takiego koła naukowego. Jesteśmy studentkami koła naukowego Solid Green Power. W ramach koła zajmujemy się projektowaniem i budową bolidów elektrycznych. Uczelnie techniczne są bardzo interesujące i myślę, że przyszłościowe. Zajęcia prowadzone na naszej uczelni są ciekawe, jest dużo zajęć praktycznych, co myślę, że jest bardzo ważne, bo pomaga później
w zdobyciu wymarzonej pracy. I trzeba pamiętać o tym, że dziewczyny są tak samo dobre w przedmiotach ścisłych jak mężczyźni. Jeśli chodzi o kobiety na wydziale, wydaje mi się, że nie ma się czego obawiać, ponieważ mamy pewną przewagę, jeśli chodzi na przykład o naszą dokładność czy zorganizowanie. Tutaj panowie czasami mają problemy, ale dziewczyny im chętnie pomagają i dużo łatwiej idzie nam praca w grupie, robienie wspólnych sprawozdań, nie tylko w grupie same panie, sami panowie, ale właśnie w takich grupach mieszanych pracuje się najlepiej, ponieważ panowie mają swoje mocne strony, a także panie mają swoje mocne strony, w którym właśnie jest ta organizacja, kontrola i dobre zarządzanie. Zachęcam do podjęcia studiów na Wydziale Mechanicznym Technologicznym. Studia te przygotowują bardzo dobrze przyszłych inżynierów w przemyśle. Zapraszam wszystkich kandydatów do studiowania na Wydziale Mechanicznym Technologicznym na Politechnice Śląskiej. Zapraszam wszystkich na studia na Wydziale Mechanicznym Technologicznym. Na pewno nie będziecie żałować. Zapraszam wszystkich serdecznie do studiowania na Wydziale Mechanicznym Technologicznym. Zapraszam serdecznie na studia na Wydziale Mechanicznym Technologicznym, gdzie każdy znajdzie obszar zainteresowań dla siebie.